Cześć, witamy w kolejnym odcinku Easy Polish. Dzisiaj Katowice, miasto muzyki, zaprosiło nas na festiwal muzyczny Ogrody Dźwięków. I porozmawiamy tutaj z widzami tego festiwalu o tym, co łączy ludzi. Zobaczymy, co ciekawego odpowiedzą oni nam na to pytanie. Pytanie ci, co łączy ludzi? Co łączy ludzi? Łączy ludzi... Zainteresowania łączą ludzi. Muzyka może łączyć ludzi. Miłość może łączyć ludzi. Wiara. Jakieś wspólne przeżywanie, wspólne emocje. No wszystko. Kultura, muzyka, teatr. Miłość przede wszystkim. Miłość, przyjaźń. Szacunek do siebie. Tak, jest wiele rzeczy, które nas łączy. Zdecydowanie mniej nas dzieli. Wspólne wyjazdy łączą. A jak one łączą? Dlaczego? Bo trzeba być z kimś bez przerwy. I nagle się okazuje, zwykle jak się z kimś widujemy, to przez godzinkę, dwie, może trzy, a jak się gdzieś jedzie, to jest się ze sobą permanentnie i to łączy, ale może coś podzielić. Martynka, miło cię znowu widzieć. Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj pytamy o to, co łączy ludzi. Myślę, że może łączyć ludzi pasja albo muzyka, wspólne zainteresowania. Łączy ludzi. W Polsce? Na przykład. W Polsce na pewno łączy język, bo kultura jest bardzo zróżnicowana, tereny i ludzie są wszędzie zróżnicowani i język to jest taki mocny spójnik dla wszystkich. No jak pan już powiedział, sztuka bardzo łatwo łączy. A jak sztuka łączy ludzi? Że przychodzą, gromadzą się razem. My na przykład się w ogóle nie znamy, a teraz zaczęliśmy rozmowę. Dlatego tylko, że miejsca tutaj. A jak emocje łączą ludzi? No przede wszystkim emocje ludzi łączą. Emocje. A w jaki sposób? No taka przyjaźń, poznaje się kogoś tam. Ja na przykład mam taką przyjaciółkę. Poznałyśmy się dziś na wczasach. Spędziłyśmy całe 2 tygodnie. Jesteśmy przyjaciółkami od wielu lat. Tak bardzo się zaprzyjaźniłyśmy na tych wczasach, że ja potem byłam świadkiem na jej ślubie i tak właściwie te losy się nasze bardzo połączyły. Na tych fajnych wakacjach, któreśmy razem spędziły. A spotkałyśmy się tak przez przypadek. Czyli wspomnienia też łączą ludzi. Tak, wspomnienia też nas łączą. I wiele właśnie razy wracamy do tych fajnych wspomnień wakacyjnych. Generalnie wszystko, co jest wesołe i optymistyczne, chyba najbardziej łączy. A dlaczego? Ale no, miało nie być trudnych pytań. Ale to jest łatwe pytanie. Ja nie gryzę. Mamy czas. Dlaczego miłe rzeczy? No bo tak. A jak emocje łączą ludzi? Zbliżają, zacieśniają, no czasem oddalają, ale sprawiają, że jesteśmy wobec siebie bardziej autentyczni, bardziej prawdziwi. Tak chyba bym to ujęła. Nie wiem, bo może wtedy zaczynamy pozytywniej myśleć generalnie, a to się przekłada na to, że wydaje nam się, że to ta osoba, z którą przeżywamy te miłe rzeczy, powoduje i tak wychodzi. Ja czytałam jakieś badania na temat zakochiwania się, że często robienie jakichś ekstremalnych rzeczy może być pomylone z taką fascynacją drugim człowiekiem. Na przykład jak się z kimś skoczy na bungee, to łatwiej się jest w nim zakochać. A jak pasja łączy ludzi? Jeżeli ktoś lubi te same rzeczy, no to zazwyczaj ludzie się dogadują, bo mają wspólny temat i mogą coś wykonywać, jakąś pasję, hobby wspólnie, tak? A jak wiara na przykład łączy ludzi? Sprawia, że dążymy do tego samego celu. Sprawia, że razem odkrywamy sens. Możemy być razem w modlitwie też, jeśli jesteśmy mocno wierzący i praktykujemy. A czy masz jakiś przykład czegoś, co ciebie szczególnie połączyło z drugim człowiekiem? Wolontariat. Na przykład? To był taki dobry przykład, bo poznałam naprawdę wiele ludzi, którzy przede wszystkim są pozytywnie zakręceni i dzięki temu ciągle wracam do wolontariatu i też tutaj jestem i szukam nowych możliwości, bo lubię ludzi, którzy lubią coś dać od siebie i też lubią wolontariat jako swoją pasję. To taki bardzo, bardzo banalny wspólne mieszkanie w czasie studiów. Łączy bardzo mocno, bym powiedziała. A dlaczego to łączy? Bo człowiek się poznaje w trakcie mieszkania. Okazuje się, że na przykład da się na kimś polegać albo nie. Ileś tam się mu zawdzięcza albo nie. No i potem to takie znajomości bardzo często trwają o wiele dłużej niż te studia. To może przy okazji tego odcinka powiesz ludziom, co cię ze mną połączyło, skoro tak często się tutaj pojawiasz.
Z tobą łączy mnie przede wszystkim szkoła, przede wszystkim przyjaźń i przede wszystkim aktywność społeczna, tak mi się wydaje. Koncert właśnie się zaczął, jak możecie usłyszeć w tle, dlatego kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. W komentarzach koniecznie dajcie nam znać, co łączy ludzi w Waszych kulturach. Bardzo chętnie się tego dowiemy. Dziękujemy też bardzo, bardzo serdecznie wszystkim patronom, którzy nas wspierają. Jeżeli chcielibyście dołączyć do ich grona, to wszystkie informacje, których potrzebujecie, znajdziecie w opisie tego wideo, poniżej, tam na dole w linkach. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku Easy Polish.